Cześć, witajcie w mojej pracowni, w pracowni Nikonorov. Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś opowiem o pewnym temacie, który bardzo Was interesuje i od razu Wam powiem, że w przygotowaniach są następne, w tym będzie analiza kolorystyczna, wstęp do niej i o co w tym wszystkim chodzi, bo wiem, że macie z tym problemy. Będą suknie ślubne, takie, które będziecie mogły kupić sobie do kwoty 1000 zł, a czasem dużo, dużo niżej, czyli będzie to gratka dla panien młodych. Będzie też pokazane, jak je zestylizować. Zajrzyjcie też do mojej pracowni od innej strony, zobaczycie, jak przygotowuję projekty, jak je rysuję, czym to robię. Wszystko będzie po kolei, będzie też przeplatane oczywiście filmikami ze stylizacji. Więc czeka nas dużo fajnych odcinków, dlatego zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i nie zapomnijcie włączyć dzwoneczek, to wtedy dowiecie się, że jest już nowy odcinek, który Was interesuje. A dziś chciałam Wam pokazać, jak nosić sukienki z głębokimi dekoltami oraz sukienki mini, bo zauważyłam, że jest to dla Was czasem ogromny problem i jak widzicie, sukienka w kolekcji, która jest krótka albo ma dekolt, to jest od razu: ło matko, to nie dla mnie, jestem za gruba, za chuda, za młoda, za stara. No jesteście... no każda każda ma jakieś, znaczy może nie wszystkie, ale dużo ma jakieś takie obiekcje co do tych sukienek i chciałabym je dzisiaj rozwiać i powiedzieć Wam taką jedną rzecz. Sukienki z dekoltem, albo głębokim, albo takie, które są mini, nie zawsze trzeba traktować jako ubranie jedyne, które macie na sobie. Mówiłam Wam to prawie przy każdym filmiku odnośnie nowych modeli sukienek, dlatego że właśnie bardzo często myślicie, że jeżeli założycie sukienkę, traktujecie ją jako jedyną stylizację, po prostu chcecie założyć ją i koniec, nic więcej. A to jest bardzo mylne, można naprawdę bardzo fajnie się ubrać, zatuszować niektóre mankamenty sylwetki właśnie robiąc to za pomocą sukienki z dekoltem albo sukienki mini. I za chwilę Wam to udowodnię. Pierwszą rzeczą, która jest bardzo ważna i istotna przy sukienkach mini i z głębokim dekoltem, to jest, dziewczyny, bielizna. Ile razy ja widziałam, jak mi przysyłałyście zdjęcie: Milita, zobacz, ta sukienka nie leży na mnie tak pięknie jak na Tobie, i przysyłałyście mi zdjęcie sukienki z dekoltem założony na biustonosz do karmienia piersią. No niestety, to się tak nie da zrobić. Musicie wiedzieć, że po to są różne kroje biustonoszy, różne ich fasony, żeby ubrać do różnych ubrań. I mam tutaj, moja manekinka ma najfajniejszy biustonosz do właśnie głębokich dekoltów. Zobaczcie, on ma obniżone tutaj wszystko, więc dekolt może być aż dotąd, a są też takie, które są jeszcze niższe, kończą się mniej więcej w tym miejscu, więc dekolt spokojnie może sięgać dużo, dużo niżej. Zobaczcie, że ten pasek jest też w innym miejscu niż w standardowych biustonoszach, bo w standardowych jest tutaj. Ja skrzyżowałam specjalnie ramionczka z tyłu, bo kłopotem też dla Was są wycięte w ten sposób sukienki. Nie wiecie, co z tym zrobić, tym fantem. A wystarczy tylko z ramionczek, które są standardowo przypięte, tak skrzyżować je z tyłu. A jeśli ramionczek nie można odpiąć, to wtedy są takie specjalne w sklepach bieliźniarskich, takie tutaj, takie tegesy, nie? I nimi tutaj się tak... łączy, krzyżuje ramionczka, a możecie też to zrobić same, czy jakąś agrafką, czy sobie czymś to związać i wtedy zobaczcie, możecie mieć bardzo wyciętą sukienkę, możecie też związać sobie to tutaj i wtedy mieć zupełnie odsłonięte plecy, więc taki biustonosz to jest właśnie do sukienek z głębokim dekoltem. Nie podam Wam marki, dlatego że ja swoje biustonosze kupiłam bardzo, bardzo dawno temu i marki, w których je kupowałam, niestety wycofały ten model, ale w tym momencie jest bardzo dużo na rynku. Prawie że każda firma gorseciarska ma jakiś fajny biustonosz. One są czasem, zobaczcie, tutaj mam drugi, troszkę mniej wykrojone. Jeżeli dekolt jest na przykład w dekolt V, ale nie jest aż tak niski, nie trzeba wtedy mieć wycięcia aż dotąd. Może być taki, ja mam teraz taki na sobie, dokładnie ten sam. I zobaczcie, mam dekolt V, ja go też sobie troszeczkę ścisnęłam bardziej, bo gdybym miała na sobie ten biustonosz, to bym sukienkę sobie bardziej rozchyliła i by było to troszeczkę inaczej. No i teraz kolejną rzeczą, którą ja noszę do krótkich sukienek, jeżeli nie mam na sobie spodni, bo na przykład w tym momencie do swojej Eleny założyłam spodnie, ale jeżeli nie zakładam i mam sukienkę mini na sobie i jest no, praktycznie każdy dzień, bo ja tak noszę, ja do tego sobie zakładam takie shorty, leginsy krótkie, dlatego że Jak idę do pracy albo gdziekolwiek się wybieram, najczęściej idę z bubą, idę z plecakiem, idę z jakimiś rzeczami i nie mam ochoty myśleć o tym, żeby mi się taka sukienka zrobi mi tak, co nie? Więc dlatego mam na sobie leginsy i ja je sobie uszyłam z takiego jerseyu, który jest cieniutki i szyje się z niego bielizna, tak więc mogę sobie w nich chodzić nawet latem. I powiem Wam szczerze, że ja mam całą szufladkę takich leginsów w różnych kolorach, w różnych deseniach i nawet jak będziecie oglądały sobie filmiki z moimi sukienkami z nowej kolekcji, to zobaczycie, że gdzieś tam ja tak specjalnie zrobiłam, żeby czasem było je widać, bo to jest fajna rzecz. Możecie zrobić sobie takie leginsy same, jeżeli macie jakieś starsze, które gdzieś tam Wam się na kolanach na przykład wysłużyły, to sobie obciąć, podwinąć i koniec. Możecie sobie kupić dokładnie takie, albo nawet troszeczkę krótsze. No i będziecie czuły się troszeczkę bardziej pewnie, nie będzie Wam się tak, no nie będziecie się czuły skrępowane, jak idziecie ulicą, że jak Wam wiatr zrobi psikusa, że wszyscy się obejrzą. Ja tak chodzę zawsze. No i właśnie tyle miałam odnośnie... Chciałam po prostu powiedzieć, że zwracajcie uwagę nie tylko do sukienek z głębokim dekoltem, do wszystkich, że gdzie jest bardotka, to bardotka, bo taki biustonosz na przykład w ogóle kompletnie się nie nada do takich sukienek, które na przykład są tutaj takie proste, tak? To jest, pokazuje Wam to, co nosić do tych sukienek, do wszelkiego rodzaju z takimi trójkątnymi miseczkami, bo Wy się boicie tych letnich sukienek nosić, bo o Jezu, nie mam biustonosza. Po prostu... Taki sobie kupcie. To są naprawdę rewelacyjne biustonosze pod takie sukienki. Ich po prostu nie widać. Są w różnych kolorach i na pewno będziecie miały. Wpiszcie sobie po prostu wyszukiwarkę biustonosz do głębokich dekoltów i wyskoczy Wam mnóstwo fajnych. Kiedyś Gorsenia miała fajne, niestety je wycofała. Może gdzieś jeszcze na aukcjach znajdziecie takie archiwalne modele. Ktoś, jak jakaś firma dużo kupiła, to czasem jeszcze są. Ja sobie kupiłam jeszcze niedawno. Kolejnymi rzeczami, które bardzo Wam ułatwią życie z sukienkami czy też bluzkami z głębokim dekoltem, są różnego rodzaju topiki. I pokażę Wam, który ja bardzo lubię. Taki topik, który przypomina troszeczkę gorsecik, troszeczkę koszulkę. On, zobaczcie, spłyca dekolt, on może być bardzo głęboki, to może być założone pod czarną sukienkę, pod jakąś, która jest w tonacji jak ten top, lub po prostu, wiecie, że to jest mój ostatnio ulubiony druk, lub pod sukienkę właśnie z takim drukiem. Bardzo często też Wam mówię, żebyście sobie zakładały właśnie czarne topy, tak? Ja mam akurat... Wow! No nie chcę się zaczepić, chcę, żebym go pokazywała Wam. Bardzo lubię nosić tego typu topik. Ja go i noszę do ćwiczeń i noszę go również, żeby sobie spłycać dekolt różnych sukienek, bo możecie spłycać sobie dekolty w różnoraki sposób. Albo takimi topikami, które są również w dekolcie V, wtedy będą 2V i one będą bardzo ładnie wyglądały. Możecie mieć też topiki, które są zupełnie proste. Ja takich nie mam, bo ja po prostu w takich nie chodzę, ale możecie mieć takie koszulki, czy to są takie na ramionczkach, czy nawet takie właśnie króciutkie sportowe biustonosze, coś takiego. One też bardzo fajnie się przydają i ładnie się komponują z takimi głębokimi dekoltami. No i to, co ja bardzo, bardzo lubię, to jest taka koszulka w stylu bieliźnianym. Ona się u mnie w butiku nazywa chyba wieczorynka, a druga dłuższa jest dobranocka, tylko nie wiem, która jest która. Wybaczcie mi, Panie Dominiku, Pan wie? Kręci głową, że nie wie. No nic, mamy za dużo chyba produktów w sklepie. I powiem Wam tak, bardzo lubię nosić tą koszulkę. Przepraszam, miałam awarię tutaj z włosami. Zrobiła się awaria ze wszystkim. Tego typu koszulkę lubię nosić nie dość, że pod sukienki kopertowe, to pod sukienki żakietowe, dlatego, że sukienka żakietowa, na przykład taka Gabriela, ja ją później założę, bo tak na wieszaku to ciężko mi jest Wam pokazać. One nie mają aż tak głębokiego dekoltu, ale że są inspirowane krojem płaszcza, to jednak może być takie wrażenie, że jak się gdzieś schylicie, to będzie coś widać. Więc ja zawsze sobie zakładam taką koszulkę z koroneczką i troszeczkę się wtedy pewniej czuję. Jeżeli mam jakieś takie nasze spotkanie z klientkami, to oczywiście taka bluzka jest jak najbardziej wskazana. No ale jeżeli macie jakieś spotkania takie w pracy albo ważne z klientami takimi biznesowymi, no to wtedy poradziłabym, żeby ta koszulka, może koronka, żeby nie wystawała, tylko żeby była gładka, ale może mieć podobny fason. I jak właśnie zakładacie krótką sukienkę jeszcze do tego, to żeby i na przykład nie macie leginsów, to możecie założyć sobie haleczkę, bo haleczka też powoduje to, że jeżeli sukienka trochę podwieje, to halka już nie bardzo, bo ona jest bardziej dopasowana i na przykład ta jest wykończona koronką, więc się troszeczkę lepiej trzyma ciała. Oczywiście w sklepach są też takie, które niby jeszcze za pomocą tych silikonowych wszywek na dole się lepiej trzymają ciała. Mi to się nie sprawdza, mi to się tak samo nie trzyma, więc nie wiem. Chciałam Wam tutaj też jeszcze odnośnie tych sukienek, za chwilę zacznę je pokazywać, pokażemy Wam też kilka zdjęć, kilka ja się ubiorę. Chciałam Wam jeszcze jedną taką rzecz powiedzieć, żebyście się tego nie bały i nie traktowały jakichś tam porad w różnych poradnikach jakoś tak zbyt dosłownie. Dlatego, że ja kiedyś byłam ubrana w sukienkę z głębokim dekoltem i ona jeszcze w ogóle była krótka i zresztą na głębokiego dekoltu tak naprawdę wielkiego nie miała, była miała po prostu dekolt V, ale ktoś to uznał, że to już jest tragicznie głęboki dekolt, no miał nawet mniejszy niż ten. Nie miała rękawów, no i dostałam komentarz, że ja w ogóle nie mam klasy i w ogóle założyłam sukienkę, która według zasad jest najgorsza, bo według zasad sukienka jak ma dekolt, to musi mieć rękawy i być długa. Słuchajcie, oczywiście są jakieś zasady, tylko musicie nauczyć się, gdzie one obowiązują, a gdzie nie. Ja byłam wtedy na wakacjach, siedziałam sobie przy jakimś strumyczku, czy nie wiem, co to było, Dominik? Rzeka. Rzeka. Siedziałam przy rzece, na jakimś kamyczku, w upale takim, że w kolczyki mi nawet było gorąco. I dla mnie wtedy stosowne byłoby nawet siedzieć, wiecie co, w kostiumie kąpielowym. Tylko, żeby to był film dla Was, ubrałam letnią sukienkę. I to była jak najbardziej stosowna sytuacja, żeby założyć taką rzecz. I to nie było absolutnie nie na miejscu. Gdybym szła na audiencję do papieża, albo gdybym, nie wiem, miała się spotkać z ważnym klientem, albo miałabym iść do pracy w biurze, to jak najbardziej taka sukienka się nie nadaje. Wtedy ona jest wbrew jakimś zasadom, dress code'owi. Ale jeżeli jedziecie na wakacje, to dajcie sobie trochę luzu i jak to mówi mój Dominik do mnie, zluzujcie warkocz. Po prostu nie bierzcie wszystkiego tak do siebie i albo ten dekolt troszeczkę zabudujcie, albo się tak go po prostu nie bójcie. Ja zawsze mówię, że dziewczyny z małym biustem też się niech nie boją głębokich dekoltów, bo ja nie mam wielkiego biustu, a chodzę, jak widzicie, kości mi nie wystają, a jakby mi wystawały, to bym po prostu pod spód założyła coś innego. I na przykład mogłoby to być golfik. Golfiki, nie wiem czy pamiętacie, ale w latach 60., 70. to bardzo często na zdjęciach widać, że pod sukienki, i to nawet nie tylko z dekoltem, ale nawet z bardziej zabudowanymi dekoltami, ale do sukienek mini nosiło się dekolty, one się bardzo fajnie sprawdzają, ja bardzo lubię, tylko mam problem, żeby taki golfik zawsze założyć, ponieważ jego średnica jest troszkę dużo mniejsza niż średnica mojej głowy i zawsze się z tym męczę, ale on bardzo fajnie wygląda, zwłaszcza z takimi sukienkami. Sukienka mi tu uciekła, będę musiała sobie przynieść. Sukienka Elena, taka jak ta, która nie ma rękawów, ona super wygląda z tym właśnie golfikiem i ze spodniami, wtedy i się zasłania ręce i jeżeli ktoś właśnie ma problem, że mu odsłania wszystko, no to się tu zabuduje, spodniami się zabuduje i wygląda fajnie. Przyniosłam uciekinierów. To jest również bardzo dobra rzecz, żeby założyć pod rzeczy z głębokim dekoltem. 2 razy rzecz. Nieważne. Tak, to jest bluzka Blackwing, o której zrobiliśmy kiedyś osobny film, więc możecie sobie zajrzeć, podlinkujemy go. Jeżeli wybieram się na okazję taką wieczorowo-koktajlową i nie chcę iść w golfiku, bo byłoby mi za ciepło i wiecie, nie pasowałoby do okazji, a nie chcę też pokazywać dekoltu za bardzo, zakładam wtedy tą bluzkę, bo ona jest właśnie... Może nie jest tak, że kompletnie wszystko zakrywa, prawda? Ale zawsze mniej widać, ponieważ jest to taki dość gęsty, mięciutki tiul i jest troszeczkę bardziej stosowny, jeżeli idziemy właśnie na wieczór, zakładamy na przykład sukienkę kopertową, długą do ziemi, możemy sobie założyć to i wiem, że bardzo często panie kupują. Tutaj właśnie przyniosłam drugą wersję Eleny, tej, którą ja mam bez rękawów, więc ona jest bardzo fajna do noszenia właśnie na golf albo na bluzkę, która ma bardzo zabudowany dekolt, może mieć okrągłą, zabudowaną szyjkę. Także widzicie, już Wam ile tutaj pokazałam rzeczy, które można sobie do takich ubrań nosić. Dlatego chciałabym, żebyście Wy na tą swoją szafę trochę szerzej spojrzały, bo Wasz problem, znaczy nie mówię, że wszystkich, ale wielu osób, wielu kobiet, ten, że nie mam w co się ubrać, łączy się z tym, że Wy myślicie, że musicie wyjąć jedną rzecz, ubrać i pójść. A żeby znaleźć swój styl i żeby dopasować się do sytuacji, czasem wystarczy dodatkowo właśnie inna bluzka, założyć ze spodniami i właśnie. Jak to jest, bo ja powiedziałam na wstępie, że sukienki mini są super dla dziewczyn, które noszą większe rozmiary. Dziewczyny są, bo pamiętajcie, że sukienka mini zasłania to, co Wy chcecie najmniej pokazać. Zasłania biodra, zasłania pośladki i tą część ud, którą najmniej lubicie, wewnętrzną. I jeżeli założycie spodnie, to ona Wam wszystko zatuszuje fajnie, a spodnie zakryją nogi, a dopasowane spodnie do sylwetki, ja nie mówię ciasne, tylko dopasowane do sylwetki, czyli jeżeli macie zgrabne nogi, mogą być to cygaretki czy rurki. Jeżeli troszkę mniej, to mogą być nawet rozszerzane spodnie, bo na przykład ta sukienka kopertowa, która jest w kształcie litery A i jest krótka, ona wygląda, dziewczyny, bosko, z lekko rozszerzanymi spodniami, albo nawet bardzo rozszerzanymi, albo nawet dzwonami, więc jeżeli do jakiejś sylwetki, to wygląda fajnie i dobrze wyglądacie, bo ja na przykład, ja nie wyglądam za dobrze w takich spodniach, więc ich nie noszę, ale bardzo dużo sylwetek wygląda bardzo dobrze i jeżeli założycie sobie z butami na słupku, to jeszcze zyskujecie, no tyle, ile ten słupek ma, 15 cm, prawda? Więc to w ten sposób wygląda. No i teraz sukienka dramat, ona nie dość, że krótka, odsłania ramiona, to jeszcze miniuba. I jeszcze przezroczysta jest, to już wiecie, to już nie wiadomo jak to nosić. A tu Wam powiem, że tak, to jest taka właśnie sukienka z jedwabiu, faktycznie jest krótka, odsłania ramiona i jest przezroczysta, ale jeżeli ją się założy na spodnie, i właśnie kobiety, które bardzo często mają taką sylwetkę jabłko, to mają najwęższe ramiona i zgrabne nogi, ale chcą zatuszować brzuch. Zakładają sobie taką miniówkę i oczywiście nie muszą jej nosić, raczej nie jest nawet to wskazane na gołe ciało, ale zakładają sobie właśnie na jakąś taką z tych koszulek, może być tutaj taka prosta i na ramionczkach, zakładają to i to pięknie powiewa, w ogóle kompletnie nie wiadomo, co tam pod spodem jest, ten brzuch jest zakryty, nogi są wyeksponowane, ale nie są gołe i sylwetka naprawdę zyskuje, no naprawdę wygląda to super. A dziewczyny, które chcą podkreślać talię, to sobie tutaj zakładają pasek i mają super fajną, bardzo kobiecą stylizację. Ja bardzo, powiem Wam szczerze, bardzo lubię nosić tą sukienkę właśnie ze spodniami i ona też wygląda fajnie, nie tylko z rurkami, ale nawet z takimi spodniami, brakuje mi słowa, zaprasowanymi na przodzie, jak to się mówi? W kancik. W kancik może być zaprasowany lub przeszyty, bardzo dobrze wygląda i ten właśnie, ja pamiętam jak ja tą sukienkę tylko dodałam do butiku, przezroczysta, Milita, dramat, jak to nosić? Tak samo jak Black Wind, przezroczysta, Milita, ale Ty sprośna jesteś. To jest naprawdę, słuchajcie, po to, żeby nosić na cebulkę warstwowo i tworzyć takie stylizacje mniej oczywiste, chociaż tak naprawdę dla mnie one są oczywiste. Wiem, że czasem wy po prostu macie z tym problem, a chciałabym Wam właśnie pokazać, że Wy macie dużo fajnych rzeczy w szafie, bo pewnie jak po tym odcinku zajrzycie do szuflady, to macie takie topy, macie takie koszulki, każda ma golfik i po prostu przestanie być dla Was problemem długość dekoltu i długość sukienki w ogóle. Tutaj też mam taką tuniczkę, jest bardzo szeroka, jest, jak się ją założy tak, to nie jest tak bardzo krótka, jak się ją założy z paskiem, wtedy się robi krótsza, bo można ją sobie wyregulować i to jest kolejna bardzo fajna rzecz, która pięknie wygląda na osobach, które chciałyby zakryć brzuch. I jeżeli nie chcą pokazywać nóg, bo to czy to uważają, że wiek, bo to zauważyłam, że po 30 tak mówią, niestety tak jest, mówicie tak. To możecie sobie założyć właśnie ją ze spodniami, ja noszę ją z paskiem, zresztą chyba mam nawet zdjęcie ostatnio zrobione tej tuniki w dżinsach i w tym, więc pokażemy Wam to zdjęcie. Zresztą na Instagramie ja bardzo często ubieram się tak jak Wam mówię, więc możecie sobie tam zajrzeć i zobaczyć. Sukienka, o której Wam mówiłam, że właśnie jest super dla dziewczyn wszystkich, ale jeszcze dodatkowo fajnie wyglądają te, które noszą większe rozmiary, to jest ta. I właśnie w wersji mini, bo ja zauważyłam, że jak nosicie większy rozmiar, to kupujecie sobie maxi. I kupujcie, jeżeli idziecie na jakąś uroczystość albo chcecie, nie wiem, one bardzo fajnie maxi wyglądają na wakacjach, jak robicie sobie gdzieś tam zdjęcia pod palmą, super. Ale taka do spodni, słuchajcie, rewelacja. I ja naprawdę widziałam dziewczyny takie, które mają pełniejsze kształty wyglądają super. Czasem nawet im jeszcze bardziej skracam, bo fajnie jest, jak ta sukienka kończy się dokładnie troszeczkę poniżej tych miejsca ud, gdzie uda są najszersze, a każda kobieta ma to w innym miejscu. I właśnie, żeby nogi wydawały się szczuplejsze, usiąść tam, gdzie, żeby nie było widać tej grubszej części. Na przykład, to jest właśnie ta sukienka Gabriela, którą ja Wam też w opisie podałam, abyście nosiły ją sobie jako dłuższy żakiet. Są takie sylwetki, które chciałyby zasłaniać sobie uda i biodra. To właśnie wiem, że żakiety są bardzo trudno dostępne, takie dłuższe, a ta jak najbardziej może za niego posłużyć, może być sukienką mini latem, a do pracy bardzo fajnym, dłuższym żakietem, dodatkowo miękkim, bo jest z jerseyu. Ja to w ogóle, słuchajcie, robię taki odjazd, że ja muszę z takimi samymi leggingsami. Taki sobie total look robię i jeszcze botki sobie zrobiłam, wy tam na Instagramie mi mówicie, że fajne te botki, że powinnam zacząć projektować buty. I ja, wiecie, ja jestem szalona, ja tak noszę, to uwielbiam. Jesteś szalona. Śpiewałam. Dobra, co ja tu jeszcze mam? Mam sukienkę Brigitte. Jest to jedna z Waszych ostatnio ulubionych sukienek. I oczywiście można ją nosić tak. Wystarczy do niej ten biustonosz, który jest troszeczkę mniej zabudowany. Bardziej. Czyli taki. Ale jeszcze fajniejszy jest ten, bo tu już w ogóle nie ma obaw, że cokolwiek wyjdzie. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że niektóre są jeszcze bardziej tutaj skrojone, tak bardziej wycięte, wyglądają mniej więcej nawet tak. Ściągają biust do środka i ten dekolt może być tutaj jeszcze głębszy, więc to naprawdę w zależności jaki macie model do założenia, to możecie po prostu kupić sobie różne warianty. I właśnie pod tą sukienkę bardzo lubię nosić tą bluzkę. Wtedy chyba sobie ją później założę, żeby Wam pokazać, bo to chyba nie będzie fajne, co ja tu czynię. No, może być. Wtedy, o, nie? Jest spłycony też dekolt. I jeżeli się wybieracie gdzieś, gdzie chciałybyście wyglądać kobieco, ale dość skromnie, bo to jest taka prosta właśnie w zasadzie sukienka inspirowana latami 50, ale nie chcecie pokazywać dekoltu, bo na przykład macie dość duży albo okazja się nie nadaje, bo nie jest to letnia przechadzka z koszykiem po plaży, no to wtedy taka bluzka, oczywiście nie musi być to tiulowa, możecie po prostu gdzieś tam znaleźć u siebie w szafie taką, która ma podobny fason, a jest kompletnie nieprzezroczysta, tak? Ja Wam pokazuję tą, bo akurat ja taką mam, ja tak się ubieram. I również taką bluzkę możecie nosić pod te kopertowe bluzeczki, bo właśnie tutaj osobny filmik też był o tych kopertowych bluzkach, możecie sobie też poszukać, bo jesteście czasem przerażone tym długością, to raz, pamiętajcie, że nosi się do rzeczy z wysokim stanem, a zobaczcie właśnie jak fajnie wygląda ten biustonosz, nawet jak się tą bluzkę w ten sposób zawiąże, widzicie? Tutaj możecie robić sobie takie akcje à la Jennifer Lopez. Zresztą akcja z Jennifer Lopez, co miała tą zieloną sukienkę Versace, jest taka, że takie sukienki już tego typu to tak naprawdę klei się do ciała. Więc jak widzicie gwiazdy na czerwonym dywanie i tutaj im nic nie odstaje i widać, że nie mają biustonoszu, to są takie specjalne taśmy. W ogóle modelki to na pokazach przyklejają sobie na taką dwustronną taśmę z marketu takiego budowlanego, ale są też takie specjalnie do ubrań, żeby nie niszczyć i przykleja się je po prostu tutaj i do ciała, więc to też jest takie rozwiązanie, jak chcecie gdzieś mieć efekt wow albo sobie zrobić super zdjęcie, to możecie poszukać sobie tych taśm. Ja to jestem, tak jak powiedziałam, zaśpiewałam szalona, więc ja bym sobie też przykleiła na tą taśmę z marketu, ale nie wiem jak to uczuleniowo. Ja na to uczulenia nie mam, ale Wy możecie mieć. I tutaj właśnie pokażę Wam na podstawie może, jakoś może kolorowej. Nie mam kolorowej? To sobie po nią pójdę. Nie będzie miała jedną sekundę, bo tu wisi. Pokażę Wam na tym przykładzie, jak zrobić z siebie Jennifer Lopez. Bo mam też taką zieloną sukienkę w kolekcji, nazywa się Dżungla, możecie sobie zobaczyć na stronie. Bardzo lubię te sukienki nosić w ten sposób, że sobie tutaj zawiązuję. I zobaczcie, to jest taka wersja sukienki kopertowej, która ma już mega głęboki dekolt, ale ja lubię ją tak nosić latem i sobie albo zakładam taki właśnie taki biustonosz, albo kostium kąpielowy, bo zobaczcie, kostiumy kąpielowe te z trójkątami, które mają te usztywniane miseczki, też mają tutaj głębokie wycięcia, więc możecie sobie też taki kostium zakładać. Tutaj mam zazwyczaj od kostiumu kąpielowego shorty, więc nie lata tutaj kino. Ale też to jest fajna wersja sukienki do założenia na bluzkę i do spodni. To jest też wyszczuplająca, fajna metoda noszenia czegoś takiego. Ale zobaczcie, jak ten biustonosz naprawdę to już jest bardzo mocno tutaj poprowadzony ten dekolt, więc nie musicie się kompletnie tego obawiać. I jak się chodzi, to dodatkowo to się troszeczkę rozchodzi, więc nogę pokazuje, a pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju asymetrie fajnie wyszczuplają, więc dlatego asymetrie i takie właśnie, czy tu jakiś rozporek, czy coś, więc z takimi spodniami jak ja mam, czy z czarnymi, zwykłymi, czy z jeansami, naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Polecam Wam, żebyście tak nosiły i kombinowały. No i tutaj jeszcze mam taką bluzkę, która też ma głęboki dekolt i jeszcze falbanę. Bardzo lubię ją nosić ze spodniami. No i teraz w zależności, czy na przykład chcę się przypodobać mężowi, to do tego biustonosza, a jak idę do pracy, to oczywiście na koszulkę. Uśmiecha się. No dobrze, słuchajcie, to tutaj tak pokrótce chyba Wam omówiłam dość sporo różnych modeli, bo jak wiecie, to w moim butiku jest sporo rzeczy, które są, no oczywiście też są takie za kolano, do ziemi, wszystko takie grzeczne, ale są też takie zwariowane, krótkie i powycinane. I oczywiście te moje klientki, które tutaj się ze mną spotykają, one od razu dostają takie pomysły, jak to nosić, ale widzę, jak gdzieś wrzucam w media społecznościowe, o matko, wiecie, takie łapanie za głowę jak ten od szampana. Kiedy to było? W jakich latach, Dominik? 90. W latach 90. jest taki filmik, że mu szampan wybuchł. No to Wy tak robicie, jesteście przerażone czasem niektóre. A bym chciała właśnie zachęcić Was do tego, żebyście nawet, ja już nie mówię teraz, wszystkie hurtem rzuciły się na zakupy, tylko zajrzały w szafę, wyjęły swoje sukienki i wyjęły te rzeczy, które macie i pokombinowały i bawiły się modą, bo to, co ja do Was mówię w każdym filmiku, bawcie się modą, to po prostu traktujcie ubrania jako jakąś taką formę zabawy i radości, żeby to nie było dla Was takie utrapienie, że Boże, co ja mam dzisiaj założyć. Ja takiego nigdy nie mam, naprawdę. I to nie dlatego, że ja projektuję ubrania, tylko dlatego, że ja się staram na nie spojrzeć w taki lekki... Ja nie lubię się denerwować w tym, że w ogóle ubraniem. Ja po prostu lubię się czuć w tym komfortowo i oczywiście trzeba to dopasować do sytuacji, bo nie zawsze głęboki dekolt jest dobry, no ale to moja babcia tak zawsze mówiła, że w opalaczach się nie chodzi do kościoła, ale z kolei na plaży się nie siedzi w sukni wiktoriańskiej. Wszystko trzeba, słuchajcie, mieć... No bo jak, wiecie, trzeba po prostu... Wszystko dopasować do sytuacji, oczywiście poradniki czytajcie, tylko pamiętajcie, że dana porada jest odnośnie jakiejś danej sytuacji i też zwróćcie na to uwagę, że czasem dekolt jak najbardziej, jak jest upał, jak jest, jesteście na plaży, to możecie mieć i dekolt tu, i z tyłu, i wszędzie, i założyć to na kostium kąpielowy, tak? Więc do tego Was zachęcam. Jako bonus mam dla Was sukienkę, która ma nie tylko jeden dekolt, ma aż dwa głębokie dekolty, bo z przodu i z tyłu. Jest to sukienka lalka, która budzi wiele obaw przed tym, jak ją nosić. Ponieważ przez to, że tył też jest wykrojony, na czarnym trochę mnie widać, ale zapraszam do butiku, zobaczcie. Przez to, że i przód i tył jest wykrojony dość mocno, jest tylko kilka takich biustonoszy, które można nosić, które mają albo bardzo nisko tutaj pasek, żeby w to się zmieścić, czyli to z bardzo głębokim dekoltem niektóre mają, lub takie, które się przykleja do piersi i z tego co wiem, to są bardzo fajne niektóre modele, bo moje modelki noszą i polecają. Ja nie mam sama takiego biustonosza, ja po prostu tą sukienkę noszę na gołe ciało, bo ja nie mam zbyt wielkich piersi, więc nie ma tragedii. Ale zobaczcie, że można ją sobie założyć, ja mam z golfikiem, założyłam go ledwo, ale założyłam. na golf, albo na bluzkę, która jest wykrojona tak tutaj blisko szyi, czyli ma taki mały, okrągły dekolt i mam ją akurat w tym momencie ze skórzanymi spodniami. I zobaczcie, ja naprawdę lubię ten wariant, czyli jest nie dość, że miniówka, to ma dwa dekolty, to jest po prostu straszna według niektórych, tak? A zobaczcie, że można ją bardzo fajnie wystylizować, ja się czuję fajnie. Polecam. Dziękuję Wam, że byłyście i byliście dzisiaj ze mną. Komentujcie, czy lubicie nosić takie sukienki, czy zachęciłam Was do tego, żebyście spojrzały na jakieś swoje rzeczy, które już macie w szafie troszeczkę inaczej. Dajcie lajka w górę, w dunię. Kciuka w górę, Dominik nawet daje już teraz za kamery. Oczywiście subskrybujcie, włączcie te dzwoneczki, będziecie ze mną na bieżąco, bo mam dla Was naprawdę dużo fajnych filmów w przygotowaniu. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe, bierzcie udział w akcji Kobiety Nikonorów, Kobieta Nikonorów, dlatego że wysyłam dla Was prezenty raz w miesiącu do każdej, znaczy no nie do każdej, do jednej, którą wybieram. Dowiecie się zresztą już jak na Instagram wejdziecie, o co w tym wszystkim chodzi i mam nadzieję, że będziecie z nami, że filmik się podobał, że rozwiałam troszeczkę Wasze wątpliwości i że będziecie chętniej sięgać po sukienki z głębszymi dekoltami lub z dekoltem V. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!